Ale dobra, niech będzie, no. Moja strata. Myślałem, że to będzie coś fajniejszego, ale nie. Zawsze mi jakieś gówno się trafi. Właśnie, kurde, do kuli! Kula daje fula! 3. Gacia bitch. Wiem, jak ciebie nazwę. Właśnie, Mime Junior. Właśnie, nie miałem Mr. Mime'a czasem już? Wygląda na to, że... Nie, dobra. Mime... Junior. Dobra. Wiem dokładnie, jak cię nazwę. Rose... Czaro... Kurde, nie zmieści się! Jak to można się napisać inaczej? Rozczarowanie. Nie, nazwę cię po prostu... Paweł. Paweł... O. Dobra. A tutaj, kurde, coś mi fajnego wyskoczy z wody, nie? Chcę stąd iść. Dziękuję, dobra. Więc tak, gdzie ten ich HQ był? Nie pamiętam. Tak czy owak, muszę iść po Firoła. Ponieważ bez niego, kurde, nic się nie da zrobić. Właśnie przy okazji. Złapane. 42. No i się ten licznik poprawił i wszystko jest gitnie. I'm fucking happy. Tylko nie jestem happy z tego, że kurde muszę w tym śniegu latać i grząznąć cały czas. Chwila, ile mam kasy? Sporo, ale może jeszcze nie kupię sobie żadnych przedmiotów. Chciałem... Pomyślałem sobie, kurde, kupię sobie revive'y, ale zapomniałem, że to jest Nuzlocke. Więc nic z tego. Nic z tego, śmierdzielu, to jest Nuzlocke. Co najwyżej klocka możesz zrobić. Hell yeah, dobra. Baby z PC, move. Chodź tu, mój stary druhu. Firo to bardzo fajny Pokémon, lubię go. Może to jest mój najulubieńszy ptaszor? Chociaż nie wiem. Zależy. No może jeżeli chodzi o tych Veilstone, tak? To było. Veilstone na pewno? No oni tutaj chyba mają jakąś kwaterę główną. I przy okazji dobrze, że tutaj lecę, bo tu nakupuję sobie TM-ów. Veilstone. Dobra, jak to teraz ogarnąć? Spadaj tu. Dzięki za pomoc, stary, ale niestety muszę ciebie zostawić w tym boksie. Do widzenia. Przy okazji, kurde, ile już nagrywam? No, już trochę nagrywam, więc jest git. Dobra, idziemy, kurde, robić szturm do debilaktików, ale najpierw pójdę zrobić zakupy, bo priorytety, nie? Walić, kurde, ratowanie świata. Dobra, więc tak, wracając do tego, co chciałem powiedzieć, nie? Cieszę się bardzo, że wywalili te HM-y z Pokémon Sun i Moon, no nie? Jednak z drugiej strony to tak trochę stało, ta cała podróż, no niezbyt osobista się stała, no nie? Bo tak to wędrujesz ty ze swoimi pokami, nie? Tak to ci dają jakiegoś Taurosa do jeżdżenia, czy Laprasa, czy innego chujasa. I no, już ustalone jest, nie? Ale hej, ja tam... Moim zdaniem jest to... spadaj. Moim zdaniem jest to o wiele lepsze niż HM. Przynajmniej, żeby te HM jakieś dobre były, nie? Co mogę... Jump kick? High jump kick raczej, ale nie, bo to jest zbyt... tam. Oczywiście, kurwa, dzwonią do mnie, nie? ZW. No i jestem. Wiecie co? Walić to, kurde, telefon dałem na wyciszony i pierdoleń. Ja, kurde, chcę teraz poki przechodzić. Do mnie oczywiście dzwonią wtedy, kiedy nie trzeba. Tak więc no, dawaj mi Judgment, kurde. Thunderbolt. Judgment. Mistball.
Head Smash. Aira Lace. Trochę za drogo już moim zdaniem, dobra. Bug. Żeby ktoś mógł się nauczyć Thunderbolta przynajmniej. Gdzie? Dobra. Gaśnica może! Zamiast Volt Tackle! Hell yeah, wypierdzielaj! Chociaż... Nie, zaraz. Yes. Jaki masz specjalny atak? W porządku moim zdaniem. Może być, dobra, nauczę ciebie Thunderbolt. I przy okazji dla Saeko też to dam. Będę musiał drugi kupić. Tak, zamiast Volt Tackle, bo jednak Volt Tackle jest ryzykowne, nie? I zaraz zobaczymy Judgment, gdzie to jest, tutaj. Super! Zamiast... Gdyby takie dać Icicle Plate. Ice Shard jest dobre, bo ten zawsze atakuje pierwsze. Confuse Ray mi... Powinienem. Pewnie, czemu nie? Mimo tego, że Confuse Ray ma 100 celności, to... Dobra, dawaj jeszcze. Czy w ogóle mogę coś dać dla niej w zamian za Thunderbolt? Myślę, że nie, dobra. Co ty masz? Za przedmiot? Focus Band, a to dobra, tobie dam. Focus Band jest. Tobie dam Draco Plate. Bo jednak trzeba jakoś smoki rozpierdzielać, nie? Dobra. Myślę, że jestem gotów. Na rozpiernicz. Tak więc do abordażu, moi drodzy. I tak, wracając do tego, co chciałem, kurde, powiedzieć na temat Sun i Moon, to mimo tego, że gry są bardzo fajne, to jednak swoje problemy mają. Grałem w Sun i Moon... Tutaj? Veilstone, tak? To tutaj? Nie? Tak? Nie? Welcome, this is Team Debilactic Hetku. I'm sorry. To jest... Dobra. Cosmic Energy for the win. Mogę tutaj przyjść? Jak to się robiło? Jesteś dla nas za młody. Możesz dołączyć, kiedy jesteś starszy, kiedy będziesz starszy. O kurde, to zabrzmiało dwuznacznie. Jesteśmy Team Debilactic i weźmiemy wszystko, co może być wzięte. Wyeliminujemy wszystko, co nie jest potrzebne. To jest polisa Team Debilactic. Kurde, na pewno to było tutaj? Veilstone? Ja pierdzielę, teraz kurde pół dnia będę musiał szukać, gdzie to jest. No bo tak, powiedzieli Headquarters. Ale ja kurde nie zwróciłem uwagi, zapomniałem. Hartom na pewno nie, Terna nie, Oreburg, Jubilife, Canalar. Nie. No wydaje mi się, że to tutaj. Jednak, w takim razie wejdę jakimś innym wejściem. Czy mi się zdaje, czy tam pikselek Pokebola widziałem? Wait. Dobrze widziałem! Ale kurde, to gówno, więc niepotrzebne. Ale hej, kurde, jestem spostrzegawczy. O, to tutaj było chyba. No, dobra. Team Debilactic Credo, wszystko należy do Team Debilactic. A nie, kurde, to tędy się wychodzi, ja pierniczę. Ktoś mi powie, co mam robić! Jak matą, kurde! Specjalny klucz jest potrzebny, ale gdzie mogę go znaleźć? Veilstone City. Ja pierdzielę, no ludziska, ja to jestem matołem. Dobra, w takim razie jeszcze kurde raz ZW zobaczę w internetach, co mam robić, bo nie zwróciłem na to uwagi. And we are back! Już wiem, co mam robić. Dobrze szedłem, tylko że coś debilnie zrobiłem. Już chyba muszę z nim pogadać.
tutaj, czy mógłbyś spojrzeć na tą antenę? Nie wiem, co one robią, ale to są naprawdę zapierające dech w piersiach anteny, ponieważ kurde, wy wszyscy nie wiecie, co wy robicie! Ej, to ty! Na pewno mnie nie pamiętasz, ale ja pamiętam ciebie. Może dlatego, że ja różnię się od innych NPC-tów i nie mam bratów, bliźniaków ani sióstr? Przez ciebie zabrali moją Clifery. Mój partner odszedł i wyjechał do swojego starego państwa. Łach, nie wiem nic o Storage Kiju. Ja wiem o kiju. O, oczywiście przyszedł niekompetent. Aha, zostaw to mi. Storage Key jest, żeby wejść do ich sex dungeonu. Mam go tutaj! Oh my god! Dobrze, całe szczęście, policja! Idziemy powstrzymać pokefili, ale i tak pewnie ja będę musiał wszystko robić. Atak z frontu! Oh my god, to brzmi dwuznacznie! A nie, nie jest możliwy. No to kurde, jeszcze bardziej. Ale możemy wejść do ich kryjówki. No, czy chcesz wejść do ich kryjówki? Masz swoje powody, tak? No, nie mam innego wyjścia, muszę to zrobić. Całe szczęście. No i dobrze, idziemy do ich warehouse'u. Spotkamy się tam. A no tak, przecież tam tego... Flya trzeba... Nie zaprowadzisz mnie? W sumie dobra, nieważne. Za bardzo się przyzwyczaiłem do Pokémon Sun i Moon, że mnie, kurde, tam wszędzie prowadzą za rączkę. Ale nie, na serio. Chwila. Przy okazji, jak już tutaj jesteśmy. Ciekawe, co tutaj jest. Na pewno jakiś TM. Repel. Rock Climb tylko po to, żeby dostać repel. Czemu to nie Master Ball czy coś? Ale dobra, nieważne. Tak więc no. Szczerze mówiąc... O dobra, nieważne. Ach, hello, czekałeś na mnie. Jeżeli użyję... Tak, zamknij gębę, użyj i... Jest, otworzyło się. Ja pójdę pierwszy, więc żeby było... Żebym na siebie przyjął całe niebezpieczeństwo. Okej, i tak cię nie lubię. Stardust, super, będzie trochę kasy. Tak więc no, Pokémon Sun i Moon, nie? Szczerze mówiąc, sam nie wiem, jeżeli miałbym teraz zupdate'ować mój, że tak powiem, moją listę, top listę tych pokemonowych generacji, nie, którą to zrobiłem, ja pierdzielę, rok, dwa lata temu, kurde, to stare dzieje, tak czy siak, dałbym siódmą generację na czwartym miejscu, czyli no, byłoby... Między Hoenn, które jest na trzecim, a chyba Unową, która jest na... No, tak, między Hoenn a Unową. Tak więc no, szczerze mówiąc, te gry są bardzo dobre, ale wciąż wolę, jeżeli chodzi o te 3DS-owe, wciąż wolę XY, bo przynajmniej ciebie kurde za rękaż tak bardzo nie trzymali jak w Pokémon Sun i Moon, no nie? Przynajmniej mam takie wrażenie, bo dawno też w te gry nie grałem. Znaczy w X i Y, no nie? Ale no, jakby to powiedzieć... ograłem Pokémon Sun i Pokémon Ultra Sun, no nie? Szczerze mówiąc, te Ultra to... Mega ultra rozczarowujące są, o proszę bardzo, dobrze powiedziane, ja to mam gadane, nie? Tak czy siak, chodzi mniej więcej o to, że gdy widziałem pierwszy zwiastun, no nie? To myślałem, że oh my god, czy to jest jakaś alternatywna wersja, czy coś, albo sequel, no nie? Bo w sumie nie, myślałem, że to chyba jest sequel, coś a la Black 2 i White 2, no nie? Chociaż no, mimo tego, że wyglądało trochę podobnie, no nie, jak normalny Sun i Moon, ale jednak no, tam mówili, że to jest Alola, której nigdy nie widzieliście i tak dalej. Do jasnej cholery! Zmienię na dzwona, on na pewno się nie zakocha, bo jest bezpłciowy.
Fuck you, Clefable. Tak więc no, i myślałem, że ja pierdzielę, to jest sequel jakiś. Ale nie, wyszło na to, że to nie jest sequel. I to jest tak jakby ta trzecia wersja, no nie? Co Game Freak zwykle robi, jak właśnie Pokémon Platinum, które tutaj widzicie, nie? Ale szczerze mówiąc, w dzisiejszych czasach takie praktyki już chyba nie działają, bo szczerze mówiąc, trzeba czegoś więcej w tych trzecich wersjach, no nie? Żeby było, żeby móc usprawiedliwić tak kupno takiej gry, nie? Ja oczywiście nie kupiłem, ponieważ mam swoje własne te. Ty nie jesteś ognisty, mam nadzieję. Jesteś psychiczny. Tak więc, jakby to powiedzieć? No, po prostu rozczarowujące Ultra Sandu. Sand było fajne, no nie? Ale jasne, ciasne, jak przychodzisz tą grę po raz pierwszy, to wszystko jest okej, no nie? Ale później Ultra Sun, jak kurde dialogi wszystkie i wszystko było takie same praktycznie. I chciałem po prostu to wszystko, wiecie, no pomijać i tak dalej. To, że mnie kurde co dwie sekundy coś tam do mnie gadali i scenki były, to tak wkurzało strasznie człowieka. Do jasnej ciasnej, a nic ciekawego się nie dzieje dopiero do jak już 75% gry masz za sobą. No i w sumie to jeżeli ktoś myśli nad zakupem Ultra Suna, znaczy no nad zakupem, nad zagraniem Ultra Suna, grał już wcześniej w Pokémon Sun, to powiedziałbym nie kupujcie, chyba że może po jakimś roku, dwóch jak zapomnicie co się w Sunie dzieje, bo nie ma kurde żadnej inicjatywy jeżeli chodzi o te gry, to ich kupna moim zdaniem. Bo no, to jest kurde to samo. Za mało jest zmian, żeby to były te trzecie wersje i tak dalej, nie? Według mnie. No bo co tam kurde takiego jest? Nic ciekawego. O, tutaj można Master Balla normalnie dostać gdzieś. Zamknij ryj, nie obchodzi mnie to. Tak więc no, tak więc myślę, że właśnie siódma generacja traci trochę na grywalności przez to, że może powinienem zmienić. Przez to, że wszyscy kurde czegoś od ciebie chcą ciągle. Co dwie sekundy i też nie możesz tam pójść sobie poeksplorować, bo ktoś cię ten... do jasnej cholery. Dobra, nie jest źle, gaśnica the best. Gień kurde pingwinie! Szeregowy! Jakbym jakiegoś piplupa złapał czy coś, to bym go nazwał szeregowy. Albo Kowalski, nie wiem. Super. Tak więc no. Ogólnie ten. Wydaje mi się też, że Pokémon Sun oryginalne i Moon jest lepsze od Ultra Sun i Ultra Moon, no nie? Patrząc chociażby na fabułę. Chociaż zaraz ludzie pewnie mi powiedzą, co. O, Ice Fang, super. Zaraz mi ludzie powiedzą, że co ty kurde na fabułę w pokach patrzysz? Tak! W końcu jest częścią gry, nie? Czemu miałoby nie podlegać krytyce? O, Saeko może gryźć, ale nie, szkoda, że Rexio nie może się tego nauczyć, to by mi się przydało. Tak czy owak, no, bo po pierwsze, to są RPG, a w RPG bardzo mocno się koncentrują na fabule. I po drugie, skoro ona, ta fabuła jest w tej grze, to czemu miałaby, tak jak powiedziałem, nie podlegać krytyce? To jest trochę głupie rozumowanie, tak więc no. Bo jakby kurde, tak, jakby to było, te poki były takie jak Pokémon Stadium, no nie? W których nie ma właściwie wcale fabuły, to bym kurde oczywiście się nie skarżył, nie? Ale no. Moim zdaniem trochę zniszczyli fabułę w Ultra Sunie, no bo w oryginalnym Sunie to było takie trochę osobiste, no nie? Nie będę zdradzał tych szczegółów, no nie? A mniej więcej chodzi o to, że jakieś problemy w rodzinie i tak dalej, no nie? A w Ultra Sun i Ultra Moon to kurde generyczne, oh my god, jakiś debil chcesz zniszczyć świat, trzeba go powstrzymać, o mój Boże, no nie? No to też było w oryginalnym Sunie, ale do jasnej ciasnej, to było, tak jak powiedziałem, to było bardziej osobiste, nie? I też te całe Ultra Bestie te chujowe są moim zdaniem. Nie podobają mi się wcale, a wcale. Już
kurde, no rozumiem to, jak zostały stworzone, no nie, bo to są te poki z innego wymiaru czy coś takiego i oh my god, one są straszne i trzeba na nie uważać. Bounce użyłeś, tak? Dobra. I tak dalej, nie, inny wymiar, inne rzeczy, no nie, ale do jasnej ciasnej to z... Kurde, są pieprzone kształty, zrobisz czerwony kwadracik, no nie? Narysujesz czerwonego kwadracika i proszę bardzo, ultra bestia. Do jasnej ciasnej. No nie? I masz wszystko pod kontrolą. Ja powinienem robić, kurde, w Game Freaku, bym projektował nowe Pokémony. Wszyscy wiedzą, jakie ja mam zadatki artystyczne. No, jeżeli widzieliście streamy chociażby z rysowania poków, to... No, mam co nieco tam, że tak powiem. Paint to moje ulubione narzędzie do rysowania. Tak więc no... Root Fossil... chyba już nie mogę z kamielin wskrzeszać, więc hej. Niestety. Co my tutaj mamy? Super! Rock Slide! O! To mi się przyda. Żeby Reksio mógł się tego nauczyć, błagam. On potrzebuje, kurde, ruchów. Rock Slide... Kurde, nie może! Afro. Ty potrzebujesz powera. Jeszcze raz zerknę na twoje staty. Nie, tak. Dobra, Pokémon Afro. Masz spoko atak, więc mogę ci dać Rock Slide. Zamiast Ancient Power, bo już w sumie... Ancient Power, kurde, nie działa tak jak chce. Zresztą już mamy Silver Wind, więc hej, od zwiększania wszystkich statystyk co najwyżej to możemy tego użyć. No. Dobra. O, jeszcze coś! Debilactic Kick. Siema, chcesz się ze mną bić? Okej, by dostać się do tego, do pierniczenia Mastera Cyrusa, gdzie to było? A, Galactic Veilstone Building. Okej, dobra, dzięki wielkie. To mi się przyda. Przy okazji, czy to wszystko? Nic więcej tutaj nie ma? Really? Fascynujące, kurwa. Tak czy siak, no, wracając do tematu... przy okazji jeszcze, kurde, a, tutaj jest. Jeszcze te klatkowanie i tak dalej, szczególnie na starych modelach 3DS-a, ja pierdzielę. Właśnie, ale fajne też jest to, że w walkach widać model twojego poka i za pokiem jest trener. To było bardzo fajne. Ale z drugiej strony denerwuje mnie trochę to, że niektóre modele są na siłę zmniejszone, na przykład taki Gallardos albo Walrein. Nie! Wailmer, o! Kurde, one są gigantyczne! A podczas walki nie jest taki pok większy od zwykłego trenera. Ja pierdzielę, mój Feraligatr, który ma, niby jest wielkim kolosem na 2,5 metra. Jest był mniejszy od mojej postaci. Kurde, kolejny? No dajcie spokój. Teraz tak sobie myślę, że chyba trochę przesadziłem z levelami, ale z drugiej strony... Fuck this shit. To moje zasady. Mogę robić, co kurde tylko chcę. Świetnie. Teraz ciebie zje, Afro. Tak, co tam jeszcze mogę powiedzieć o tych grach? No, bo w sumie to, jeżeli chodzi o postgame, to nawet nic, chwila, ty jesteś po części stalowy, też prawda. No to w takim razie powoli będzie trwało twoje ubijanie. Serio. Ale to nic, kurde. Rock Slide, o, pewnie, chyba normalne powinien. Nie. Dobra. Wiem, że kamień na kamieniu niezbyt efektywny nie jest. Więc pomyślałem, że jak kamień uderzy w stal, to może nie, ale wygląda na to, że
pomyliłem się. Jak zwykle, jak zwykle. Tak więc no... ja pierdzielę, zgubiłem moje myśli do jasnej ciasnej. Ogólnie ten alolańskie poki są bardzo fajne moim zdaniem. Są bardzo git. Reksio dostał level zawsze na propsie. Dugong. O, ty dostaniesz w łeb. Tak więc no... oczywiście jakieś tam faworyty zawsze będą, nie? I te alolańskie formy też fajne są, ale... kurza mnie to, że kurde tylko poki z pierwszej generacji je dostały. Znowu kurde Game Freak jeździ na siusiaku Kanto do jasnej ciasnej. Wszyscy też jak już coś mówią, to zawsze tylko Kanto, że tam zajebiści trenerzy są i tak dalej. Do jasnej ciasnej! Kanto jest przereklamowane. No nie. Ale tak czy siak... bądź co bądź, Ultra Sun i Ultra Moon nie są warte, moim zdaniem, zachodu. Najlepiej, kurde, trzymać się to z oryginałami. No bo można powiedzieć, że gameplayowo nie zmienili praktycznie nic, ale fabularnie to zmienili to tak wystarczająco, żeby wszystko rozpierniczyć, moim zdaniem. Fire Fun. Reksio chyba żadnych ataków już się nie nauczy. Z tego co kojarzę. Co jest wkurzające, ale co zrobisz. Przynajmniej to jest Reksio, kurde! On nie potrzebuje innych ataków. On jest zajebisty sam w sobie. Jeżeli trafia oczywiście. Tak więc no... planuję dzisiaj dość długo sobie pograć w poki, przynajmniej żeby 5 odcinków było, tak jak z Residentem. Albo może 6, jak mi się uda. Chcesz się bić? Kurde! No, zauważył mnie. Oh my god, trener! Mimo tego, że biegał koło mnie, chciał mnie złapać, to ja go nie widziałem, bo mam klapki na oczach. O, Meganium! Lubię Meganium. Bardzo fajny starter, ale oczywiście nie aż tak fajny jak wiadomo kto. I nie mówię o Typhlosionie. Chociaż Typhlosion też jest spoko. W sumie jak tak teraz o tym myślę, to... tak wszystkie startery z Johto są fajne. No. Super. Chociaż ten... myślę, że to co... Sun i Moon i Ultra Sun i Ultra Moon robi dobrze, to przynajmniej no lepiej od XY to trudność. Niektóre walki z bossami, no tam raczej liderów tam nie ma, nie? Są kapitany. I niektóre walki potrafią być wyczerpujące, czy to tam z totemami nawet. Z totemami bardziej są wyczerpujące moim zdaniem. Bo nie dość, że masz wielkiego dupnego poka, który ma dostaje buffy do swoich statystyk, to jeszcze debile mogą wołać pomoc. Zaraz, ty dzwonię masz Confuse Ray? To w takim razie dobrze zrobiłem, że Saeko to usunąłem. W sumie Confuse Ray jestem, byłbym w stanie używać, szczerze mówiąc. Zamknij ryj. Playboy do jasnej cholery. Dobra, gdzie są? Tutaj. Gdzie jest item? Tu jest! Może powinienem wrócić z Super Potionów, ponakupywać trochę. Nie mam tego, amulet coina? To by mi się przydało, dostawałbym więcej kasy za walki. Ale chyba nie mam. No, nie mam. Chyba, że ktoś nosi, moment. Chociaż nie sądzę. Focus Sash, Scope Lens, Focus Punk, Dragon Play. Dobra, nie ma nikt. Nic się nie stało. Czy mi się zdaje, czy raczej ktoś miał chyba w tym let's playu? Rock Wrecker. O, tego ciosu nie znam. Chwila. Huge boulder at the foe to attack, must rest with me. O, 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 o!
czyli Hyper Beam, tylko że kamienny. Wszyscy mogą, oh my fucking god! Reksiu, to dla ciebie. Może jednak nie. On ma dobre, kurde, typy ataków. Może nie jednak. Komuś innemu dam. Mógłbym dać Simonowi, ale problem jest taki, że najlepiej dać jakiemuś wytrzymałemu pokowi, bo to działa jak Hyper Beam, no nie? I raz zaatakujesz i druga tura ci odpada i nic nie możesz zrobić. Nie możesz nikogo uzdrowić, nie możesz nikogo zmienić, więc no, to by był problem. Może dzwon? W sumie walić te Gyro Ball, tak sobie myślę. Gyro Ball jest słabe, moim zdaniem. Bo ten, jego moc zależy od szybkości przeciwnika. Nie, im wolniejszy, tym więcej obrażeń zada, ale walić to. Dobra. Myślę, że dzwon to najlepszy kandydat do takiego ruchu. Nikt go praktycznie nie zarąbie, chyba że jakiś ognisty pok.